find like people that are new to them. Niestety nie udało się w debiucie nowemu trenerowi lubońskiego FC Krzysztofowi Piskule pokonać zajmującej ostatnie miejsce w tabeli Sparty Oborniki. Brakowało tego, co było piętą achillesową w ostatnich spotkaniach drużyny z Lubonia, a mianowicie celnego strzału. Luboński stwarzał sobie stuprocentowe sytuacje, jednak futbolówka skutecznie omijała bramkę Sparty. Wynik spotkania to 1-1. Co kierowało panem, że stał się pan trenerem lubońskiego klubu sportowego? Po pierwsze prośba zarządu klubu i prezesa, czy podejmę się poprowadzenia zespołu 5 ostatnich kolejek. Po drugie próba spróbowania trenerki, ponieważ grałem bardzo długo w piłkę nożną w lidze, paręnaście lat i wiadomo, że jakiś etap w piłce nożnej się kończy. Ja nie mówię, że kończę grać w piłkę, aczkolwiek odczuwam pewne rzeczy, które na dzień dzisiejszy nie pozwalają mi w pełni grać w piłkę i też poprzez to próba jakby spróbowania zrealizowania się w trenerce. Debiut chyba nie był wymarzony, 1-1 z ostatnim zespołem w tabeli. Debiut nie był wymarzony, powiem tak, bardzo jestem zadowolony z gry, z zespołu, aczkolwiek nie jestem zadowolony ze skuteczności. No, wynik niewymarzony, aczkolwiek być może nie należy zaczynać z wysokiego C. Jakie pan ma pomysły, żeby poprowadzić drużynę, jak styl gry zmienić? Jakie są pomysły? Rotacje w zespole mogą być duże. Mam zawodników, którzy mogą występować na różnych pozycjach na boisku, także w tej drużynie jest na pewno potencjał. Tak jak mówię, no zaczynam tą trenerkę i chciałbym, żeby te wyniki były jak najlepsze. Mówię, nie zawsze to się udaje. Jak pan ocenia swoich podopiecznych? Chodzi mi o to, czy następny sezon to jest sezon, w którym się pokusimy o tą upragnioną trzecią ligę? Ja na dzień dzisiejszy, jako trener, który ma dokończyć rozgrywki, nie powinienem się wypowiadać na ten temat. Mi się wydaje, że to jest bardziej temat skierowany do zarządu, aczkolwiek myślę, że powinny być, myślę, 2-3 wzmocnienia, jeżeli byśmy myśleli o walce o najwyższe cele. Grał pan w Lechu Poznań, grał pan w Arce, grał pan w Warcie, był pan reprezentantem Polski. Jaki jest taki niezapomniany mecz? Mój niezapomniany mecz, tak, w karierze. Na pewno zdobycie Pucharu Polski w dwumeczu z Legią Warszawa. Na pewno zdobycie Super Pucharu z Lechem Poznań, z Wisłą Kraków u siebie, w rzutach karnych. No i na pewno na turnieju Króla występ reprezentacji Polski, bo myślę, że te trzy mecze były takie kluczowe. Czego można panu życzyć? Jakie są marzenia? Sportowe czy... No na pewno chciałbym się zrealizować w trenerce, bo nie ukrywam, że to mnie jakby interesuje i chciałbym w tym kierunku dalsze swoje życie pokierować. I ostatnie pytanie. Przed wami mecz z Polonią, Środą Wielkopolską. Jakie rokowania? No na pewno będziemy chcieli wygrać ten mecz. Gramy u siebie i czy gramy u siebie, czy gramy na wyjeździe, gramy o najwyższe cele. Postaramy się od dzisiaj już ustawić zespół tak, żeby zneutralizować najsilniejsze strony Środy. Tak jak mówię, w każdym meczu będziemy się starali grać o zwycięstwo i na pewno dopóki ja tu będę trenerem, tak będzie. Czyli rozumiem, że nie będzie to obrona Częstochowy. To już jest taktyka, także czy będzie obrona Częstochowy, czy nie będzie obrona Częstochowy, zadecyduje. Aczkolwiek mam nadzieję, że będzie to taktyka, która zneutralizuje najsilniejsze bodajże strony Środy i wygramy ten mecz. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. W
sobotę o godzinie 12 Lubońskiej FC podejmować będzie na swoim stadionie Polonię Środem Wielkopolską, która jest obecnie liderem. Zapowiada się zatem bardzo ciekawe i emocjonujące spotkanie. Przed trenerem Krzysztofem Piskułą spore wyzwanie, ale miejmy nadzieję, że Luboński przy pomocy 12 zawodnika, jakim jest publiczność, odniesie zwycięstwo. Jak zapowiadają działacze z Lubonia, cel, jaki sobie stawiają w nowym sezonie, to wprowadzenie zespołu do trzeciej ligi. Dlatego też obiecują, że na pewno pojawią się nowi zawodnicy, których zadaniem będzie wzmocnienie drużyny, a nie uzupełnienie kadry. Izabela Chodorowska, eluboń.pl.